Cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w Stalkerze ze Prypeci. Długo dosyć nie było, w sumie to od czasu, kiedy ja nagrałem pierwszy odcinek do teraz minęło chyba 3 tygodnie, czy nawet 4. W każdym razie, nie wiem w jakim celu tutaj akurat przybyłem, więc po prostu... bo tu jest Noe, rozumiem. Muszę się popisać swoimi umiejętnościami. I tutaj jest jego ciało i w ogóle znam drogę na płaskowyż, ale oficjalnie to nie wiecie, że znam tą drogę. No więc tutaj, bym mógł, to bym chętnie oddalił. O właśnie! I tam mamy iść. No i tam będziemy musieli wejść w anomalię właściwie. Tu on tu ma drzwi. Ale luksus. Zapalimy sobie już latarkę. Biedny człowiek. Tutaj jego pieska też zabiłem. Fajny taki. Albo się oczy świecą. Cały czas się świecą, ale to jest straszne. Dobra. Pędźmy tam. Trochę minie, zanim tam dojdę. Pewnie po drodze jeszcze będzie anomalia, czy coś takiego, więc... Tutaj może jakaś skrytka jest przy tym... kamieniu. Nie, nic nie ma. Też nic nie ma. W sumie to za blisko tego tutaj wielkiego składowiska, nie? Dobra. Skadowsk, dobrze mówię. Szewczenko. Pomyliłem się. Tam jest. Tam bardziej do przodu. O, tu jest Skadowsk. Tutaj chyba. Tutaj byliśmy na początku. No. Co to takie lagi jakieś? Widoczki może nie są jakieś tam super fajne, bo zasięg widzenia mam maksymalny i reszta rzeczy też jest na maksymalny, ale nie wygląda jakoś to tak powalająco. Mamy już kompas na sobie. Kompas. Trzeba szybciutko wejść. Ciu! I już jesteśmy na miejscu. Witam wszystkich. No teraz trzeba sobie... łódeczki. O, jeszcze mnie trzyma. Ech, dobra, mam teraz, dobra. Teraz jest gitarka. Tam jest raj dla zbierać artefaktów. Tutaj. Chyba to jest najdroższy detektor. Chyba. O, czy jak ja stąd zejdę, to... Tutaj sprawdzę, żebym nie musiał potem na tam znowu tam lecieć. Nie, pójdę ten, dobra, pójdę tędy. Piękna strzelba, zobaczcie. Coś pięknego. W ogóle Stalkers jest jedyna gra, w której ja gram strzelbą. Zawsze to jakiś karabin czy coś, ale... Zdraźnienie się do karabinów w tej grze, ponieważ są strasznie niecelne i są do dupy. Tutaj tylko podchodzę, ciach i już kolesia nie ma. Ciach. No właśnie, tutaj mamy zbadać miejsce katastrofy. Tych, o właśnie. Tutaj tych. Śmigieł, zapomniałem. Śmigłowiec, czy tam helikopter, reszta z tym. Zbadaj.
informacje z komputera pokładowego. A więc Ogończy 3 nawalił oba silniki. Co jeszcze? Mapa z potencjalnymi punktami ewakuacyjnymi. Punkty B2, B28 i B205. Ciekawe. Ciekawe. Dobra, może coś tu jeszcze znajdę. Coś tam jest. Chciałem. A, to snork tylko. A, tu jest dużo snorków. Of. Cholercia. Cholercia, cholercia. Ale fikołki robią nasi serdeczni koledzy. Dobra. Trzeba się wyleczyć. No i to są wszyscy chyba, nie? Dobra, sprawdzę sobie tutaj te ciało. Co tu ma? Amunicję, z której nikt tak bym nie korzystał. Wezmę tylko to, to i to. No i co tutaj jest? Czy tutaj będzie jakiś kontroler czy coś? To jest po prostu taka jama tych snorków. A no macie. Wojskowi włażą do jakichś dziur czy czegokolwiek. I co? I giną. No, ja tutaj zbieram tylko to, co ja bym potrzebował. Ale tutaj ciekaw jestem, co ich dokładnie dopadło. O ile się nie mylę, tutaj chyba będzie ten kontroler. Kontrolora. A nie, tu jest taki fajny przesmyk. O nie, 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 nie. O, dobra. To się nazywa cyrk bodajże. Kiedyś się można tutaj zapuścić. Ło. Czy ja nie jestem przeładowany czasem? Nie. Ja będę musiał obejrzeć poprzedni odcinek, czy nawet przypomnieć sobie, co ja robiłem, bo ja odkładałem gdzieś. Bo jak gdzieś odkładałem moje rzeczy. Zresztą moich rzeczy. A, pamiętam już. Bo ja zawsze praktycznie noszę przy sobie to, co mam potrzebne. W ogóle mam spasa do tego. Jem czwórkę. Znaczy coś na wzór M4. O, dla przykładu. Teraz może latają prosto, ale kiedy normalnie, znaczy w czystym niebie, to było tak koszmarne, że już się tak na tyle przyzwyczaiłem do tych strzelb, że po prostu gram teraz strzelbami. Ja sobie to zmienię. A może na to? Tutaj chyba mogę zmienić tryb, nie? Czy trójka i zero. Tak. No i tutaj, tutaj może coś będzie. Dobra, nie ma. Może tutaj już coś sprzedam, tak sobie szybko wejdę i coś sprzedam. Bo po prostu uzupełnię ekwipunek.
witam panów. Patrzcie, jak się wszyscy ze mną witają. Tutaj zostawiłem resztę rzeczy moich. Co tu mamy? Granaty. To w sumie granaty rzadko używam. Jedno mogę to odłożyć. Te granaty też. Jedną strzelbę. No, amunicji trochę. I to chyba wszystko. Lekkie chyba. No, 4 kg, to nie jest aż takie ciężkie. 5. Chaser jest akurat leciutki. Zobaczę, co w nim mogę zmienić, ulepszyć. Niezawodność. O, to się przyda, ale na razie to sobie pozwolę na coś tańszego. Ty to możesz mi zrobić? Okej. Okay. Tu nic, naprawa, ile by mnie kosztowała? O Jezu, już pędzę. O, a może chleb mogę ulepszyć? W ogóle są rzeczy takie, które po prostu chyba się nie da się. Okej, okay, dobra, przy okazji to kiedyś zrobię. Co ty, posąg jesteś? Jak coś masz, to wyduś to z siebie, a jak nie, to spływaj. Co tu ma koleś? W sumie to nic nie ma. Kupiłby tą maskę gazową, ale... Dobra. Już ja coś sprzedam przy okazji. No. Nie lubię go, bo ma strasznie drogie ceny ma. Dobra, lecimy stąd. Do widzenia. Tu ziomeczki w dresach to pewnie ganga Albanii. Ale ja nie chcę teraz tego. Muszę się spytać im wszystkim chyba. Opowiedz mi. Czy teraz nie wiem dokładnie którego. O nie ty, nie ty. No cześć, zamieniam się w słuch. Przynieś. Dobra, bo zobaczcie, czy mam takie narzędzia, czy przyjmie ode mnie te narzędzia. Jeżeli nie. O, no i gitarka, nie mogę. Nie, ja chcę zobaczyć ten tą, nie wiem jak to nazwać. Kurczę. To jest chyba cały obszar gry. Szkoda. Miejsce z piórki. 205. 208. No to spytamy się, czy może mnie tam zaprowadzić i gdzie to mniej więcej jest. Kino Prometeusz do Prypeci aż, o Jezu. Czy jest tu jakiś przełomnik? On chyba jest, tak? Słuchasz mi gadać, koleś. Nie. Ty. To Cyjanów, nie tylko fabryki Duper. Jupiter! Jezu. Janów. Gdzie jest ta stacja Janów? Aha.
Dobra, no to tutaj fabryki. O, do, o! O, pójdę sobie, pójdę samemu, nie musisz mnie prowadzić. Ale ja chcę mieć punkt, żeby zaznaczał mi tu. Misje poboczne, nie chcę. Kurde. I teraz nie pokazuje mi, w którą stronę mam iść. Jezus. No dobra, to muszę się obrócić odpowiednio. No, w tamtą stronę. No, okej. Okej, okej. W ogóle tak nieogarnięcie gram dosyć. Ta optymalizacja, no, znaczy nie jest jakaś dupy, ale trochę mnie rozśmiesza, ponieważ GTA cały czas nagrywam, mam cały czas 60 fpsów. Tu co prawda mam teraz około 120, ale mam spadki i to jest dziwne i śmieszne. A tu co? Co to za ściana, czy cokolwiek to jest? A, bo to jest pewnie jakiś wyziew jakiegoś gorącego powietrza czy coś. Pewnie. O, to jest jakiś bandyta. A nie, to jest takie wysokie pole psioniczne. O, nie chcę się z nim rozmawiać. Ty ci pewno. Nie płacą mi za słuchanie. Pogada jest szefem bardzo złym. Bardzo zły. Ale koleś ma super poczucie humoru. No, jeszcze trochę. No, szybko dosyć pokonałem tą trasę. O, już sobie tędy nie wejdę. No, trudno. Tutaj pewnie znajdę. A nie, tutaj byłem przecież, dobra. Ale to teraz i tak muszę w każdym razie iść do Prypeci. To w sumie nie tak daleko. A, i tutaj pewnie będzie zmiana obszaru, tak? Halo, halo. Co tu się. No nie wierzę. Którędy ja mam tam niby dojść? Jakoś tak naokoło czy coś? No kurde. Dobra, gdzie jakoś tam może będę mógł przejść. B28, czy tu jest B28? B28. No, cały magazynek poszedł nad ciebie, jakiś sierściuszku. Ale to czemu mnie pokazuje tam niby, nie? No pewnie pokazuje na Skadowsk, tak? Dobra. Tędy nie przejdę.
O, tu ktoś jest. No cześć. A czy ci pacany kudata swiniali i nie tancują? Блядь, ну ты дятел, я тебе уже 100 раз говорил. Хапак и оп-стоп, это по-любому не одна и та же шняга. Dobra. No cześć. Tutaj chyba nic nie zdziała, nawet nie dojedę do Prypeci chyba. Tędy. Może oni tutaj mi pomogą, będzie jakiś przewodnik, bo widzę, że tu jakaś większa baza. Jeszcze muszę psiknąć, masakra. No. O, widzę, że kolega egzoszkielet ma. Tasak. Są najemnicy. Gdzie tu jest ta stacja Janów, kurde? Co mnie pchasz, debilu? Nic nie ma, nie? Nie chce mi się gadać. Idźcie do dowódcy. O. Думаю, za 2 dni uprawię. Tam gdzie lota всего ничего. Kurde. Nie wierzę, no tak błąkam się cały odcinek się błąkam. Idźcie do dowódcy. Dupa. Odłóż pukawkę. No nie tędy chyba nie przejdę, nie? Może tu. Dobra, to dobra. Teraz może zbadam miejsce katastrofy. Tutaj. Kto tam w ogóle strzelał? Dementy? Wejdę tędy? O, nie wejdziesz sobie, nie. Nie ma, idź na koło. Teraz niewidoczny. O co to jakaś? O kurde. A to co niby? Są burery, czy jak one tam miały? Teraz będzie rozmowa, więc wyciszę mikrofon. Wygląda na to, że załoga zmarła w powietrzu, a śmigłowiec się rozbił, bo nie miał go kto pilotować. Komputer pokładowy miał większe szczęście. Może znajdzie się coś przydatnego. Aha, mam coś. Mapa terenu z zaznaczonymi punktami. Powinna się przydać. Żebym teraz nie umarł. I taki chamski autozapis w tym miejscu. Co mnie... O, fuck, no kurde. A ty tu co masz? Dobra, bo tutaj nie podoba się zonie, że tu jestem, więc... No, spadam. Znać kogoś, kto interesuje się mapami. Czy ten ktoś będzie oznaczony, czy coś takiego? Dobra. Także to by było na tyle, no może niczego praktycznie... Dobra, fajnego nie zrobiliśmy. No ale jakiś tam mały postęp w grze zrobiliśmy, więc dobra. Żegnam się z wami na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. No i cześć.